Jeśli powiem, że jestem dobry, uznasz mnie za chwalipięty. Gdybym powiedział, że jestem do niczego, wiedziałbyś, że kłamie. Odpowiem szczerze. Nie boję się przeciwnika. Jestem na tyle pewny siebie, że konieczność walki pozostaje mi obojętna. Podjąłem decyzję i nie odpuszczę, choćbyś mnie zabił. Bruce Lee. Sam o sobie. Woda to najmiększa substancja na Ziemi, a jednak drąży najtwardszą skałę. Woda jest również niematerialna. Nie możemy jej uchwycić, uderzyć ani zranić. Uprawiając kung fu, jesteśmy niczym woda. Dopasowujemy się do przeciwnika. Kung fu pochodzi z Chin, jest starszy niż karate i jiu-jitsu. Stanowi spójniejszy system. Wykazuje płynność. Mam na myśli ruch ciągły zamiast podziału na raz, dwa, blok. Większość magazynów tłumaczy, co zrobić w razie napaści. Najpierw to, potem tamto. Tysiąc kroków, nim zareagujemy. Tego typu pisma pouczają, jak budzić strach we wrogach i szacunek u przyjaciół. Kung fu polega na szybkim ruchu. Gdy ktoś chwyta cię za rękę, ograniczasz reakcję do minimum. Nadepnij na jego stopę, wtedy puść. Prostota. Podobnie jeśli chodzi o ciosy, oszczędność. Wszystko bezpośrednio wymierzone. Jeden ruch. Po kłopocie. Działamy z gracją, bez wrzasku. Nie skaczemy po przeciwniku. Przepraszam. Kung fu można trenować samemu lub we dwoje. Samodzielna praktyka to wykonywanie form. Naśladujemy żurawia, małpę, mniszkę. Albo tygrysa, rzucamy się z pazurami na twarz, dziób, żurawia celuje w oko. Cios karate jest niczym żelazna sztaba. Uderzenie w kung fu przypomina łańcuch z kulą na końcu. Zadaje ból od środka. Dysponujemy różnymi rodzajami uderzeń. Wbicie palca, cios pięścią, na korpus i niżej. Oczy atakujemy palcami. Spokojnie. Prosto w twarz. Wyprowadzasz cios z centrum. Uderzenie ręką. Ponownie pracuje cały tułów. Kung fu jest podstępny. Chińczycy uderzają wysoko, a później nisko. Korzystają z nóg. Prosto w pachwinę albo wyżej. Zależy, gdzie trafisz i czy działasz szybko. W porządku. Ma nietęgą minę. Sztuki walki mają głębokie znaczenie. Jestem aktorem, sportowcem, człowiekiem. Wiedzę o życiu czerpię ze sztuk walki. Mówimy o sportach kontaktowych, jak karate, aikido, judo, chińskie kung fu czy chiński boks. Niektóre są dyscyplinami sportowymi, inne nie, ze względu na stosowane środki, jak kopanie poniżej pasa, wpychanie palców do oczu i tym podobne.
Dla mnie każdy rodzaj wiedzy zmierza do samoświadomości. Tego staram się uczyć. Ludzie nie przychodzą do mnie, by poznać techniki samoobrony albo ataku, lecz szukają sposobu wyrażenia siebie. Emocje, gniew, determinacja przekładają się na ruch. Innymi słowy, płacą mi za lekcję sztuki wyrażania siebie. Kopnij. Panujesz nad ruchem. Jeśli robisz to do przesady, jesteś zbytnio skupiony na efekcie końcowym. Co to było? Opisujesz się? Wartość emocjonalna. Jeszcze raz. Wartość emocjonalna, nie złość. Spróbuj ze mną. Zapomnij o wszystkim i rób swoje. Patrzysz na cel, uwalniając umysł. Działasz. Dobrze. Dla mnie proces nauki wykorzystywania ciała w celu głębszej samoświadomości jest naturalny. Nie nauczam karate. Nie wierzę w style. Nie sądzę, by istniało coś takiego jak chiński czy japoński styl walki. Dopóki ludzie nie mają trzech rąk i czterech nóg, dopóty będą istniały różne formy prowadzenia pojedynków. Gdy na Ziemi pojawi się inny przeciwnik niż człowiek, wtedy dopiero stworzymy nowy styl walki. Na razie mamy po dwie dłonie i stopy. Liczy się ich maksymalne wykorzystanie. Poruszamy się po linii prostej lub zakrzywionej dookoła. Można powoli. Wszystko zależy od sytuacji. Czasem trzeba szybko. Kopiesz wysoko, prostujesz nogę i zadajesz sobie pytanie, czy wyraziłem siebie? Dla mnie sztuki walki oznaczają szczerą autoekspresję. To bardzo trudne. Z łatwością popisuje się na scenie. Zadzieram nosa i jest fajnie. Potrafię zadziwić na wiele sposobów. Olśnić, pokazać fantazyjny ruch. Szczere wyrażanie siebie bez kłamstw czy niedomówień to, przyjacielu, bardzo trudna sztuka. Trzeba ćwiczyć, doskonalić refleks. Jeśli chcesz kogoś przesunąć, robisz to z pełną determinacją. Nie mówię o centymetrach. Jeśli chcę uderzyć, uderzę. Należy trenować tego typu sprawy. Stać się ciosem. Pochylam się, żeby nie zepsuć ujęcia. Wyprowadzasz cios z biodra, uderzasz z całych sił. Jesteś uzbrojony. Dobry wojownik zamienia napięcie w gotowość. Nie buja w obłokach. Jest przygotowany na wszystko. Reaguje na ruch przeciwnika. Gdy nadarza się okazja, nie uderzam. To dzieje się samo. Style wprowadzają podziały. Wspólnota rozpadła się, gdyż style stworzyły prawo.
Z pierwotnej hipotezy przeszły w prawdę objawioną, a ludzie stali się produktem. Nie liczy się twoje samopoczucie, to kim jesteś, jaką masz kondycję czy budowę ciała. Trafiasz pod sztance. To źle. Pozbawiony stylu, jesteś sobą. Człowiekiem szukającym sposobu na wyrażenie siebie. Nie tworzysz stylu będącego skostniałą konstrukcją, lecz ciągle się rozwijasz. Nigdy nie wierzyłem w słowo gwiazda. To złudzenie. Miano nadawane przez publiczność. Ludzie podchodzą, mówią, per panie Lee. Jeśli nosisz długie włosy, zawołają, hej, stary. Będąc jednym z wielu, usłyszysz odrażający młokos. Spotykamy zbyt wielu potakiwaczy. Sukces i sława zaślepiają. Zaczynasz wierzyć w powtarzane na okrągło zachwyty. To wchodzi w krew. Słowo supergwiazda mnie odrzuca. To złudzenie, metka nadana przez widzów. Wolę skupić się na aktorstwie. Zdanie, super z ciebie aktor, wziąłbym za komplement. Brzmi znacznie lepiej niż super gwiazda. Zaczynałem od serialu telewizyjnego Green Hornet w 65 roku. Wyglądam niczym robot pośród ludzi. Nie byłem sobą. Grałem zachowawczo, szkolnie. Wiedziałem co i jak, ale nie zastanawiałem się, co zrobiłbym na miejscu bohatera. Instynkt i panowanie nad sobą. Należy je harmonijnie łączyć. Przegięcie w jedną stronę czyni cię dzikim, w drugą sztucznym. Spajasz te dwie cechy. Nie jesteś ani naturalny, ani nienaturalny. Idealne połączenie to nienaturalna naturalność albo naturalna nienaturalność. Grając w chińskim filmie unikam wchodzenia w amerykański stereotyp Chińczyka. Od 12 lat mieszkam w Stanach. W kinie pokutuje tu wizerunek skośnookich z warkoczykami. Doszedłem do wniosku, że należy pokazać Amerykanom prawdziwy Orient. Jednego nauczyłem się na pewno. Rachunku sumienia. Analizowania siebie. Dzień po dniu. Mam zły charakter. Jestem cholerykiem. Mówię szczerze. Do potwora mi daleko, ale nie jestem też świętym. Gdy zaczynałem naukę sztuk walki, musiałem pokonać wielu cenionych instruktorów.
Mnie również wyzywano na pojedynek. Wszystko sprowadza się do twojej reakcji na zaczepkę. Tracisz czas. W jakim stylu walczysz? Ja? Uprawiam sztukę walki bez walki. Sztuka walki bez walki. Pokaż. Później. Człowiek pewny siebie potraktuje sprawę na luzie. Dobrze. Nie potrzebujemy więcej miejsca? Gdzie? Tam. Na plaży. Weźmiemy łódź. Dobra. Powstają pytania. Czy boję się rywala? Wątpię w siebie? Dopuszczam porażkę? Jeśli nie ma we mnie zwątpienia i strachu, co ty wyprawiasz? Zwariowałeś? Podejdę do walki z lekkim sercem. Dziś pada deszcz, ale jutro zaświeci słońce. Obserwując, uczę się być sobą, wyrażać siebie, wierzyć w swoje możliwości. Nie szukajcie idoli do naśladowania. W Hongkongu to powszechne zjawisko. Ludzie przejmują maniery, nie zadając sobie trudu, by odpowiedzieć na pytanie, jak być sobą. Chińczycy wiele przeszli i wiedzą, na czym polega życie. Toczą grę, może i cudowną, w porządku, ale są nią zaślepieni. Jakbyś pokazywał na księżyc, nie skupiaj się na palcu, bo przegapisz ten boski widok. Jestem człowiekiem, tak o sobie myślę. Nie chcę zabrzmieć jak Konfucjusz, ale tworzymy jedną wielką rodzinę. Oczyść umysł. Stań się bezkształtny, niczym woda. Wlana do filiżanki będzie filiżanką. W butelce jest butelką. W dzbanku przyjmuje jego formę. Woda płynie albo niszczy. Bądź wodą, przyjacielu.